Witam Was w kolejnym odcinku Pixel Goni Pixel. Sylwester za pasem, więc dziś zagramy w... Tomb Raider. Zapraszam serdecznie. Naprawdę nie mogłem się powstrzymać przed przytoczeniem tego klasyka internetów. Jak bowiem inaczej mógłbym zacząć odcinek o tak legendarnej grze? No właśnie, Grobowy Jeździec jest tak kultowy, że nie ma chyba gracza, który by nie wiedział, kim jest Lara Croft. A trzeba przyznać, że jej sława wypłynęła też poza krąg graczy. Gdy gra się ukazała, z miejsca stałem się jej ogromnym fanem. Ba, byłem nim już sporo przed jej premierą, ale o tym za chwilę. Wszystko zaczęło się w 1993 roku, gdy mała firma Core Design rozpoczęła pracę nad grą z widokiem 3D i perspektywą trzeciej osoby. Przy grze na stałe pracowało tylko 6 ludzi, 3 programistów i 3 artystów. Oczywiście to był tylko Core Team, a cały zespół liczył trochę więcej członków, ale wciąż, zważywszy na ogrom gry, wydaje się to dziś, przy zespołach idących w setki pracowników, wręcz niemożliwe. Głównym pomysłodawcą Lary był Toby Gard, a sama bohaterka, nim stała się znaną nam dziś ikoną, przeszła kilka transformacji. Po pierwsze, miała być facetem. Jedna z legend głosi, że ten pomysł porzucono, aby uniknąć posądzeń o bezczelne rżnięcie pomysłów z przygód Indiana Jonesa i w konsekwencji pozwu. Po drugie, nasza protagonistka na początku nazywała się Laura Cruz, a nowe nazwisko, Croft, podobno wylosowano z książki telefonicznej. Po trzecie, w trakcie produkcji z modelu usunięto widoczne w prerenderowanych cutscenkach badassowe okulary oraz warkocz. Ten ostatni podobno z powodów ograniczeń technicznych oraz małej ilości czasu na dokończenie gry. Premiera zaliczyła bowiem sporą obsuwę. Kosiarz Grobowców miał wyjść na początku 1996, a ostatecznie pojawił się pod koniec, w różnych miesiącach, zależnie od platformy. A w ogóle, to jak się człowiek przyjrzy, to w części pierwszej jest sporo niedoróbek, które zostały pozostawione najprawdopodobniej z braku czasu. Dobrym przykładem, oprócz tego warkocza, jest niebo, którego zwyczajnie brak. W jego miejscu jest czarny lub biały plane i tyle. Nie ma na nim nawet najmniejszej tekstury. Zwróciliście na to uwagę? Wracając jednak do Lary. Jej 560-poligonowy model nie od początku mógł poszczycić się tymi dwoma charakterystycznymi walorami. Kolejna legenda głosi, że Toby Gard, projektując postać naszej bohaterki, pomylił się i biust powiększył zamiast zmniejszyć. Taka wersja jego kolegom spodobała się bardziej, więc tak już zostało. By the way, dla porównania, w najnowszych częściach model Lary ma ponad 40 tysięcy poligonów. W końcu, w 1996 roku, świat ujrzał Larę Croft w pełnej okazałości. Najpierw łupieżca grobów wyszedł na Sega Saturn jako czasowy ekskluzyw. To właśnie ta umowa o wyłączność była m.in. przyczyną braku czasu na dopracowanie niektórych elementów. A potem gra pojawiła się na PSX-ach oraz na PC-tach. Lara prawie z miejsca stała się ikoną świata gier. I nie tylko. Zespół U2 zabrał ją w trasę koncertową, gdzie wyświetlano animacje Lary na telebimach w trakcie występów. Z kolei zespół The Ärzte uczynił ją bohaterką swojego teledysku do piosenki Männer sind Schweine, który, jak na niemieckie poczucie estetyki, był nawet zabawny. Co tu dużo mówić, Lara była wszędzie, zupełnie jak do niedawna Karolak. Od okładek czasopism o grach, poprzez reklamy samochodów, aż po komiksy. Oczywiście, nie wydarzyło się to od razu, a raczej rozkręcało z każdą kolejną częścią. Maszyna marketingowa wysysała z marki ile się dało i szczuła seksualnością panny Croft. To nie podobało się Tobiemu Gardowi, który ostatecznie odszedł z firmy niezadowolony z tego, w jakim kierunku ewoluuje stworzona przez niego postać. Chociaż z drugiej strony mógł się domyślić, do czego doprowadzi zostawienie Larze tak ustawionych, kontrowersyjnych poligonów. W każdym razie, obowiązkowe sequele powstawały już bez jego udziału.
do czasu, bo powrócił później do serii, ale to jest historia o pierwszym grobowym kosiarzu, więc wracajmy do tematu. Świat naprawdę oszalał na punkcie Lary, a ja wraz z nim. Nawet pokój miałem wytapetowany jej plakatami. Niestety nie zachowało się żadne zdjęcie z tego okresu. Może szkoda, może na szczęście. Teraz na pewno kiwacie głową z politowaniem, ale to niezłożony z 6 poligonów na krzyż biust Lary sprawił, że tak pokochałem tą serię. Mnie urzekł klimat odkrywania zaginionych grobowców. Zwiedzanie ukrytych jaskiń czy uciekanie przed pędzącymi kamieniami to było to, czego chciałem doświadczyć od momentu, gdy po raz pierwszy obejrzałem Poszukiwaczy Zaginionej Arki. Nawiasem mówiąc, oprócz już wspomnianego turlającego się głazu, w grze jest mnóstwo nawiązań do tego filmu, a już największym jest sama Arka stojąca u Lary w domu. Gra miała świetną atmosferę. Z jednej strony dawała poczucie izolacji i odosobnienia podczas penetrowania grobowców, z drugiej pompowała adrenalinę w kluczowych momentach, zapewniając doświadczenia dostępne wcześniej tylko w kinie. Była to zasługa, między innymi, ścieżki dźwiękowej stworzonej przez Nathana McCree, która to była bardzo, jak to ująć, stonowana? Przez większość czasu towarzyszyły nam tylko odgłosy kroków i ambienty tła. Niemałą rolę w tworzeniu tak intensywnego doświadczenia miały też wspaniałe animacje, zarówno przeciwników, jak i samej Lary. Raz, że były to animacje szkieletowe, a dwa, że nasza pani archeolog miała ich naprawdę dużo. I warto zaznaczyć, że niektóre, chociaż były zwyczajnie zbędne, jak ta, to po prostu wprawiały w osłupienie i podnosiły jakość gry. Doskonale pamiętam moment, w którym po raz pierwszy zobaczyłem upierzce grobowców. Wróciłem do domu po szkole, a w TV leciał mój ulubiony program, Escape. W nim relacja z jakichś targów. I tam, przez może minutę, pokazali fragment gry, która niedługo miała się ukazać. Gdy tylko go zobaczyłem, wiedziałem, że to będzie hit. No musiałem w to zagrać jak tylko wyjdzie, ale był mały problem. Nie miałem peceta, ani konsoli. Warto tu dodać, że graficznie gra mogła wyglądać różnie, w zależności od tego, na czym graliśmy. Najlepsze wrażenie robiła oczywiście na pececie z 3DFX-em lub kilkoma innymi kartami 3D, drogimi jak rozwód Bezosa. Wyglądało to tak. No ale kogo było stać na taki akcelerator? Sam kupiłem swoje Voodoo 2 dopiero sporo lat później. Nawiasem mówiąc, właśnie po to, aby zobaczyć, jak wygląda pierwszy kosiarz mogił w lepszej grafice. Mniej zamożni posiadacze pecetów musieli zadowolić się rozdzielczością 640x480, bez filtrowania tekstur. I w taką też wersję grałem ja przed laty oraz teraz na potrzeby tego materiału. Piksele oczywiście straszą, ale jest czytelnie. Na PSX-ach i Saturnie wyglądało to troszeczkę słabiej, natomiast i tak przebijało wersję ze słabych pecetów, która wyglądała tak. Rozdzielczość 320x240. Albo tak, ta sama z małym okienkiem. Wiem, że zdarzali się szaleńcy, którzy potrafili na takich ustawieniach skończyć grę, ale dla mnie to już jest trochę masochizm. Pierwszy raz zagrać w grobowego jeźdźca miałem okazję, gdy odwiedziłem moją siostrę w ferie. Oczywiście, do tego czasu miałem już przeczytane wszystkie recenzje, jakie pojawiły się w polskiej prasie. Wiedziałem, o co chodzi w fabule, że Natla, Atlantyda i tak dalej. Wybaczcie, ale streszczanie tu teraz fabuły jest potrzebne jak wizyta teściowej. Sama historia nie jest może jakoś super oryginalna, ale trzyma się kupy oraz pasuje do konwencji. Opowiadana jest głównie w prerenderowanych przerywnikach filmowych, które dziś bronić się mogą już tylko klimatem, ale kiedyś, uwierzcie mi, urywały 4 litery i głowę wraz z kręgosłupem. Zwłaszcza ta, w której Lara na motorze goni jacht. Pamiętam, jak oglądałem tę cutscenę do pożygu i wciąż mi było mało. Jednak gdy pierwszy raz grałem, to nie dane mi było oglądać tych cutscenek. W wersji, którą miała siostra, renderów nie było, podobnie jak i muzyki oraz ambientów, które były nagrane jako audio CD.
Nie przeszkadzało to jednak w zabawie, zwiedzaniu grobowców i wybijaniu dziesiątkami przedstawicieli zagrożonych gatunków. Dziś nagrobny łupieżca nie miałby życia, bo na bank przyczepiliby się do niego obrońcy zwierząt. W pierwszej części Lary walczymy bowiem głównie z przedstawicielami fauny i to za pomocą tylko czterech rodzajów broni. Pistoletami z nielimitowaną amunicją, shotgunem, automatami Magnum, a także parą Uzi. Do tych trzech ostatnich już amunicję trzeba było liczyć. A sama walka była specyficzna. To nie my musieliśmy celować, robiła to za nas Lara. Nam zostawało tylko nacisnąć spust i omijać przeciwników, wykonując przy tym efektowne salta. Było to bardzo widowiskowe, ale nie jakoś specjalnie trudne. O ile oczywiście umieliśmy wybrać takie miejsce do walki, którym nie groził nam upadek w przepaść, a kamera nie szalała, robiąc zbliżenia na anatomię naszej protagonistki zamiast na walkę. Obecnie może irytować trochę fakt, że aby w ogóle zacząć walczyć, trzeba wyciągnąć broń oddzielnym przyciskiem. Dziś takie akcje nasi protagoniści wykonują automatycznie. Tu tak nie ma. Pamiętam, że wtedy graliśmy z siostrą we dwójkę na jednej klawiaturze. Jedno obsługiwało strzałki i zajmowało się bieganiem, a drugie panowało nad shiftem, altem i kontrolem, decydując o tym, kiedy skoczyć, złapać się platformy czy strzelić. Jednakże nie udało nam się wtedy skończyć gry, bo musiałem wracać do domu. Kilka miesięcy później w końcu dostałem peceta i w końcu kupiłem swojego grobowego jeźdźca. Jak już wspomniałem, przed laty gra podobała mi się ze względu na klimat. Dziś z kolei uważam, że jest ona designerskim dziełem sztuki. Oczywiście jest w niej mnóstwo głupotek logicznych, takich jak porozrzucane po grobowcach amunicja i apteczki, ale w ferworze zwiedzania poziomów i walki nie zwraca się na to uwagi. Eksplorując 15 poziomów oraz tutorialową rezydencję Panny Croft, cieszymy się przygodą, w którą wsiąkamy jak barszcz w wigilijny obrus. Gra nie dość, że ma świetnie zaprojektowane zagadki, które po godzinach unikania rozbicia czachy na dnach przepaści potrafią sprawić, że wspomniana czacha zaczyna nam dymić, to jeszcze wprowadza ona wszystkie elementy w idealnych proporcjach i kolejności. Widać tu inspirację nie tylko przygodami archeologa z biczem w ręce i fedorą na głowie, a także omawianym bardzo dokładnie w jednym z poprzednich odcinków Prince of Persia. Przygody Lary nie tylko zapożyczyły z przygód księcia część pułapek, czy inspirowały się łamigłówkami, ale przede wszystkim, podobnie jak tam, spójnie wprowadziły wszystkie elementy. Najważniejszą jednak cechą wspólną jest to, że w obu grach poziomy zbudowane są z predefiniowanych bloków o różnych funkcjach i kształtach, a sama mechanika poruszania się jest z nimi nieoderwalnie związana. Tak samo jak tam, bloki te stanowią podpowiedź przydatną do wyliczania precyzyjnych skoków nad przepaściami. Zresztą, cały mechanizm skoku działa podobnie, tylko jest przeniesiony do trzeciego wymiaru. Tak jak i w księciu, nie wystarczy się wybić we właściwym momencie, trzeba jeszcze pamiętać, aby się krawędzi złapać. Dziś, w dobie naciśnij przycisk parkour i biegnij, jest to już archaiczna mechanika, która może współczesnym graczom sprawiać problem, ale w mojej opinii zwiększona kontrola nad postacią zwiększa nie tylko wyzwanie, ale również frajdochę płynącą z gry. Warto dodać, że poziom tutorialowy Dom Lary powstał w jeden weekend i bazował na siedzibie Core Design. Super pomysłem było wyrzucenie tego poziomu poza kampanię. Chociaż, jak mówiłem, same levele wprowadzają mechaniki idealnie i na dobrą sprawę tutorial był niepotrzebny, to jednak pozwala on poznać naszą bohaterkę i bardziej się z nią zaprzyjaźnić. Jak już tak rozpamiętuję stare czasy, to nie mogę też nie wspomnieć o tym, jak w trakcie wakacji odkryłem, że można edytować pliki binarne specjalnym edytorem. Otwierałem nim wszystko co mogłem i gdy dobrałem się do egzeka z grą, to się okazało, że można w nim łatwo zmienić wszystkie napisy UI-owe. Przez kilka godzin próbowaliśmy wtedy z siostrą tłumaczenia gry. Problematyczne pamiętam było tylko to, że nie można było prosto zwiększyć liczby znaków danego tekstu. A przynajmniej ja nie potrafiłem. Ciekaw jestem, czy ktoś jeszcze tego próbował. Dobra, rozgadałem się, ale cóż, o Tomb Raiderze mógłbym mówić naprawdę długo, bo mam bardzo silny sentyment do tej gry.
Jednakże nie wspomniałem nic o kodach rozbierających Larę, których tak naprawdę nie było, ani o patchu, który miał to robić i ten to już istnieje. Tylko napomknąłem o tym, co marketing robił z marką, a już samo to jest opowieścią na długie godziny. Bo czy wiedzieliście na przykład, że Lara wydała album muzyczny? Nie będę jednak niepotrzebnie przedłużać tego odcinka tematami luźno związanymi z grą. Kończąc, muszę natomiast podkreślić jeszcze raz, że ten klasyk, mimo archaizmu w mechanikach i grafiki potrafiącej uszkodzić oko wierzchołkiem poligonu, bawi nawet dziś. Także na pytanie, czy warto w niego zagrać po latach, muszę odpowiedzieć, że zdecydowanie tak. Zwłaszcza jak jakimś cudem nie mieliście takiej okazji wcześniej. Naprawdę polecam zapoznać się z oryginalną częścią pierwszą. Nie z żadnym tam anniversary, tylko z tą prawilną jedynką. Warto. Całkiem przyjemna w odbiorze wersja jest dostępna na GOG-u za jakieś grosze. Wygląda jak ta ze wsparciem 3DFX-a, więc piksele nie będą już tak razić jak w tym materiale. Nie polecam natomiast wersji konsolowej ze względu na chory system zapisu stanu gry, który utrudnia i tak nieprostą rozgrywkę. Tam, aby zapisać stan gry, musimy używać specjalnych kryształów, które trzeba najpierw odszukać na poziomach, a do tego jest ich bardzo mało. I to koniec na dzisiaj. Jeśli podobało Wam się na tyle, że jeszcze mnie słuchacie, to zachęcam do subowania, komentowania i lajkowania w dowolnej kolejności. Oraz do zerknięcia na pozostałe moje filmy. Ciao!